chciałem, ale wiem, że chciałem. Ale szybko zmieniliśmy swoje nastawienie, gdy poznaliśmy profesora Gienka. I każdą lekcję powtarzaliśmy sobie. Wchodząc do klasy, każdy miał pełne gacie. Nauczyciel siedząc za biurkiem mówił do odpowiedzi, przyjdzie mój kolega Mateusz. Pomyślałem sobie. Gdy wstawał, zawołaliśmy. Poszedł już na samym początku, wiedział, że przegra tego seta. Pierwsze pytanie, on nic. Drugie pytanie, nadal. Trzecie pytanie, on nadal nic nie wie. I wtedy rzekł. Mateusz z jedynką po ciężkim boju poszedł do ławki, a profesor rzekł. Poszedł Łukasz, uznawany za ostatnią deskę ratunku. Powiedział na wszystko z uśmiechem na twarzy, wrócił do ławki. Przyszedł czas drugiej klasy i lekcje polskiego z panią Koralik. Przemek zawsze myślał. Chciał zapytać. Pani to usłyszała i zapytała. Odpowiedział. A pani profesor na to. Następnie lekcja języka angielskiego z panią Blondie. Obok mnie siedział Rafał, kompletnie zauroczony panią. Gdy ją widział, zawsze powtarzał. Z czasem mieliśmy już tego dość, ale można było się przyzwyczaić. Kiedy pani zaczęła coś mówić przy tablicy, on wtedy rzekł. Do tablicy poleciał cały w skowronkach i pomyślał. Kiedy Blondie się odwróciła, czekał na rozkazy, niewiele myśląc, zaczął mówić. Ona odpowiedziała. On na to krótko. Wtedy pani odpowiedziała. Zapała, jakby coś ustąpiło. Pani odparła. W tych słowach już myślałem, że jej odpowiem. Ale na szczęście dał sobie spokój i wrócił do ławki. A ja chcąc go pocieszyć, powiedziałem. On na mnie spojrzał i zapytał. Nie wiedząc co, odpowiedziałem. I
tak oto minęła lekcja języka angielskiego. Nie wiedząc kiedy, już była trzecia klasa i śpiewaliśmy. Trzecia klasa w naszych myślach minęła szybko i mówiliśmy. Nadeszła już czwarta klasa i lekcja z panem Wieśmem. On co lekcję powtarzał swoje słynne, proszę państwa, nie mogliśmy już go słuchać. I ostatnia lekcja wychowawcza. Przyszedł diabol, nasz wychowawca, usiadł przy biurku. Podeszliśmy do niego z usprawiedliwieniami. Pan wtedy wykrzyczał. Patrzyliśmy na siebie i wróciliśmy do ławek. O tym wszystkim powiedzieliśmy. Machając do niego, pokazaliśmy mu gest Kozakiewicza. Stojąc na parkingu, zadaliśmy sobie pytanie. No i praktycznie nie znamy odpowiedzi do dziś. Tak wyglądała nasza szkoła, wychodząc każdy myśl. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Kochani, wielkie brawa, bo przekaz był bardzo życzony. Jeszcze raz wielkie brawa!